Witamy. Dzisiaj naszym gościem jest ksiądz biskup Ignacy Dec. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy i wszystkich tych, którzy oglądają ten program. Księże biskupie, przed nami najważniejsze święta chrześcijańskie, Wielkanoc. Do czego zachęciłby ksiądz biskup w tym szczególnym czasie? Do jakiej refleksji? Przede wszystkim do przeżywania świętej liturgii, zwłaszcza Tryduum Paschalnego, tych trzech dni, które są najważniejsze w całym roku liturgicznym, w które to dni przeżywamy tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. No, to jest najlepsza forma właśnie przeżywania właśnie świąt wielkanocnych, prawda? Udział w liturgii Wielkiego Tygodnia. Czy według księdza biskupa wciąż tak samo mocno przeżywamy te święta, czy jednak sposób celebracji słabnie? No więc nie znam dokładnie wyników badań, prawda, socjologicznych w tym względzie, ale tak myślę, że się właśnie ta pobożność ludzi utrzymuje, chociaż w niektórych może regionach, prawda, może ona lekko słabnie, ale to, co widzimy właśnie w kościele, w naszych świątyniach, to wskazuje, że nie ma takiego wielkiego kryzysu wiary i kryzysu przeżywania świąt, który no, byłby jakiś taki niepokojący, ale jest faktem, że część ludzi w wyniku tych prądów różnych, które dzisiaj się właśnie, prawda, przesuwają przez Europę, także przez nasz kraj, że właśnie czasem ta pobożność właśnie trochę słabnie. Czy rzeczywiście jest tak według księdza biskupa, że coraz więcej ludzi odchodzi od wiary? No nie powiedziałbym tak, bo to są takie może prognozy pesymistyczne, które dzisiaj są nagłaśniane. Myślę, że jak patrzymy na frekwencję w kościołach, no to nie jest tak źle. No jest różnica, gdy idzie właśnie o nasz kraj, między Polską, prawda, wschodnią czy południowo-wschodnią, a ziemiami tak zwanymi odzyskanymi. Tam jest religijność tradycyjna i taka bardziej może, prawda, jeszcze osadzona właśnie, prawda, w historii chrześcijaństwa i w historii naszego narodu. Tutaj na ziemiach zachodnich jest troszkę gorzej, widać to po frekwencji na mszy świętej. Na ziemiach zachodnich, w naszej diecezji świdnickiej, średni procent, prawda, uczestniczenia w niedzielnej liturgii jest około 30%. Natomiast w diecezji na przykład tarnowskiej, rzeszowskiej, przemyskiej, tam dochodzi do 70%, więc to jest taki wskaźnik, który mówi o różnicach też, prawda, religijności w samym naszym kraju. Ona jest tutaj właśnie na zachodzie trochę słabsza. Tak, jeżeli patrzymy na praktyki religijne, a wiemy, że same praktyki religijne nie są wszystkim w religijności, bo też jest ważne postępowanie, świadectwo życia, jest ważna ta zgodność między wiarą deklarowaną, praktykowaną, a też właśnie wiarą, która się wyraża w uczynkach ewangelicznych. A dlaczego tak się dzieje? Dlaczego wiara słabnie? To z różnych powodów. Jednym z takich powodów jest to, że ludzie są bardzo zagonieni, zapracowani, zapatrzeni właśnie w te codzienne troski o byt swój, prawda. Jest takie tempo życia wielkie, że brakuje może ludziom czasu na refleksję, na jakąś zadumę nad swoim życiem. No, są też Kościół proponuje w Wielkim Poście przed świętami udział w rekolekcjach, w modlitwie, żeby się zastanowić właśnie nad swoim życiem, żeby je ocenić, żeby je po prostu żeby go nie przegrać. Tak. Innym powodem może jest to, że w mediach niekiedy, prawda, się lansuje taki świecki styl życia. No, wiemy, co to jest dzisiaj liberalizm, co to jest dyktatura relatywizmu, o której mówił papież Benedykt XVI. Tak, ale jeżeli słuchamy właśnie Kościoła, no to słyszymy właśnie chociażby to, prawda, powiedzenie papieża Benedykta, gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość.
Tak więc partnerem najbliższym człowieka jest zawsze Bóg. Jeżeli właśnie tego partnera stracimy, od niego odejdziemy, no to się w naszym życiu zaczyna właśnie chaos. No i wszelka taka jakaś laicyzacja jest dla człowieka niekorzystna. A czy nie jest tak, że sam Kościół nie jest wolny od wad, jest pełen niedoskonałości i to w pewien sposób budzi niechęć wśród wiernych? Też tak może być właśnie kiepskie świadectwo ludzi Kościoła, osób duchownych, księży, prawda? Jeżeli nie żyją tak, jak nauczają, to na pewno do Kościoła nie pociąga. Kościół, trzeba przypomnieć, jest w swojej istocie święty, bo jego, prawda, duszą jest Duch Święty i jego głową, prawda, jest Jezus Chrystus. Tak, z tego tytułu jest właśnie święty, ale w tym właśnie ludzkim wymiarze jest grzeszny. Dlatego Kościół się oczyszcza, dlatego są w Kościele sakramenty, sakrament właśnie pokuty, prawda, sakrament Eucharystii. Tak, i jest miejsce na miłosierdzie, które przyjmujemy od Pana Boga poprzez znaki sakramentalne. No i w tym wymiarze ludzkim jest na pewno właśnie Kościół grzeszny i stąd też właśnie niektórzy, patrząc tylko na ten wymiar właśnie ludzkiego Kościoła, no mogą się właśnie gorszyć i mogą jakoś tak zachowywać dystans do Kościoła. Wielkanoc jest doskonałym czasem do wewnętrznego odrodzenia. Tylko jak to osiągnąć? Jak pomóc sobie w odzyskaniu tej wewnętrznej równowagi? No trzeba się wyciszyć, trzeba po prostu jakoś tak no, pomyśleć właśnie o sobie, o swoim życiu, pomyśleć o swoich bliskich, zastanowić się nad sytuacją moją, jakim jestem księdzem, jaką jestem żoną, jakim jestem mężem, jakim jestem ojcem, prawda, jaką jestem matką, jakim jestem pracownikiem. Jest to, refleksja jest potrzebna, ona jakoś nas otwiera na prawdę, a czasem żyjemy w takim jakimś zakłamaniu, w zagonieniu i no, to, co można zaoferować w okresie przedświątecznym, to jest właśnie taka no, takie potrzeba refleksji, potrzeba zadumy, potrzeba po prostu rachunku sumienia, wejścia w swoje życie, żeby zobaczyć grzech, żeby go wyrzucić z siebie przed Panem Bogiem, żeby przyjąć miłosierdzie no, i po prostu jakby zaczynać właśnie od nowa jako człowiek właśnie, który jest przyjacielem Pana Boga. Czego na zakończenie chciałby ksiądz biskup życzyć? No, chciałbym życzyć wszystkim tym, którzy mają kontakt w tej chwili z nami, tak żeby właśnie jakoś przyjąć orędzie wielkanocne, a ono jest następujące. Jezus Chrystus wydał się na śmierć, sam przyjął wyrok śmierci wydany przez ludzi na Niego dobrowolnie, żeby nasze grzechy zgładzić właśnie na krzyżu swoją śmiercią i żeby nam zapowiedzieć naszą przyszłość w Bogu, czyli właśnie końcowe zmartwychwstanie. Bo Wielkanoc jest przypomnieniem, że nasze życie się nie zamyka tylko w doczesności, ale ono się wydłuża właśnie w wieczność, że na końcu właśnie jest nie śmierć, ale życie, na końcu jest właśnie nie zło, ale dobro i na końcu właśnie nie jest kłamstwo, ale właśnie jest prawda. Więc życzę, żeby nasi słuchacze czy widzowie no, przyjęli to, co Jezus Chrystus prawda, wysłużył na drzewie krzyża i to, co przyniósł nam w swoim zmartwychwstaniu. A więc życzę daru wiary, daru radości, daru pokoju i też daru miłosierdzia, żebyśmy właśnie byli otwarci na Boże miłosierdzie i też sami byli wobec siebie nawzajem miłosierni, żebyśmy sobie przebaczali, żebyśmy byli dla siebie dobrymi, żyli w postawie daru dla drugich, w postawie służebnej, tak żeby innym z nami było dobrze. Tego życzę.